No i witam, dzień dobry w kolejnym odcinku. Oczywiście nowy tydzień, nowe przygody, zaczynamy nowy materiał. Oczywiście nowa kamera, mam nadzieję, że wszystko lepiej widać. Jak widzicie, większy ekran szerokokątny, mam nadzieję, że dźwięk równie dobry. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Także zaczynamy odcinek, załadowany jestem, jedziemy w drogę. Siema! Proszę bardzo, jak zabezpieczony ładunek? Pięknie. No, przehamuję i wszystko mu wpadnie do auta. Po prostu super, nie? A ja w Czechach i oczywiście korek na brnie. Pozostało 15 minut czasu jazdy. Do parkingu mam 8 km. Powinienem zdążyć, ale parkingów jest mało, mało miejsc tak naprawdę i może być ciężko gdziekolwiek zaparkować, ale myślę, że na 45 dla suchego się znajdzie miejsce. No, 14 minut nawet zostało. Zobaczymy na parkingu. Dobra, za 14 km kolejna stacja. Mam nadzieję oczywiście, że miejsce będzie. Ciekawe jestem, jakby stawialiście. Zaraz się przekonamy, czy suchy przewali dacho, czy nie. Bo 9 minut na budziku. No, ale trudno, najwyżej pojadę na następną stację. Ale nie, no myślę, że tutaj powinienem coś znaleźć. No kurde, bez ja. Ja mam za duże szczęście. A tutaj się okazuje, że nie ma. A, to wtedy moje szczęście by było zgubne. Ale nawet na wyjeździe gdziekolwiek zaparkować, przecież kurde, nie muszę stawać, wiecie, w rajce czy coś, bo z drugiej strony, no to tak średnio bym powiedział, tak średnio. A tutaj? No tutaj też jest ciekawie. Bardzo ciekawie. No to co, to staniemy tutaj za cysterną, nie ma wyjścia. Tu? No tu chyba staniemy. Co zrobimy? Wypauzujemy się, tak? I za chwilę pojedziemy. Ewentualnie na tych liniach mogę jeszcze stanąć, nie? Nie wiem, czy nie będzie lepsze, bo tak stoję, kurde. Już wam pokazuję. O. Coś takiego. No i tutaj tak, nie? Także no kurde. Ciężko stwierdzić. Może dalej gdzieś stanąć jeszcze. Szukać miejsca. Spróbujemy może dalej jeszcze. Tylko trzeba delikatnie wyjechać, żeby nie urwać zderzaka, jak ostatnio. Tam przeszedł, tu przechodzi. Przechodzi, no i dobra. Spróbujemy dalej, nawet koło kogoś sobie stanąć, bo ja i tak tylko na 45, jak coś to mu po prostu odjadę, nie? I tyle. No, tutaj jakiś romek. Mamy przystanek. 8 minut. No tak nieciekawie wam powiem to wygląda. Ale tu chyba na dupach stanę. O, elegancko. No, suchy ma zawsze fart. A jak jeszcze będzie rajka, to będę śmiał. Nie no, rajki to nie ma, za dużo bym chciał. Ale kurde, tu na dupach elegancko. Pakujemy się. Piękności. Dobra. Ja sobie cofnę, patrzcie. Nie wierzę. To są jakieś jaja. Ej, dobra, staję w rajce, czekajcie, tylko muszę cofnąć, kurwa, nie mogę. No i dzień dobry, jestem w rajce. Tada. Luks, kurde, luks. Kto by się spodziewał, nie? Moi drodzy, kto by się spodziewał? No dobra, wrzucamy teraz pauzunię. Robimy schabowego od kochanej teściowej, także wiem, że ogląda, także ją pozdrawiam serdecznie. No ale co, widzimy się po pauzie oczywiście i ruszamy dalej. Chyba, bo nie wiem, czy na dychę jechać, bo mam tak naprawdę godzinę 28, pół godziny. Zobaczę, może na noc jeszcze tutaj zostanę, pomyślę, zjem, nie wiem, czy mi się będzie chciało. Potem może być problem z parkingami, jest pół do piątej. Myślę, że zostanę na noc, no ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, decyzja podjęta, 8.32 jechałem na dychę, to nie będę dzisiaj jechał, nie ma sensu. Zakończę tacho, jakby ktoś nie wiedział, jak się tacho zakończa, no to tak, okej. Okay. Oczywiście, może bliżej dam trochę miejsce zakończenia Czechy, bo jesteśmy w Czechach, jakbyśmy byli w innym kraju, to inny wpisujemy. OK, zapisano zmiany, wstecz. No i co? I pauzunia się kręci. 16.43, widzimy się oczywiście rano. Dzień dobry, Słowenia, melduje się. Więc tak, jedziemy w okolice Pescary, gdzie będziemy się rozładowywać, ale nie dzisiaj, tylko jutro, bo dzisiaj nie dolecę tam, bo dopiero wjechałem do Słowenii.
Potem oczywiście załadunek w okolicach Terni, jakieś tam z 50 km od Terni. No i stamtąd lecimy na Śląsk. No i teraz tak, problem jest taki, że czasu potrzebuje na to wszystko 15,5 godziny. A dzisiaj jadąc na dychę, jutro jadąc na dychę, tego czasu będę miał oczywiście 15-25. Ale myślę, że uda się gdzieniegdzie podgonić, ponieważ będę ekspresówkami leciał, także myślę, że będzie ta godzinka, półtorej, więcej w zapasie. No i powrót do domu. Raczej na święta zjadę, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, ale tego jeszcze nie wiem. Znaczy, wy oglądając ten film na pewno już wiecie, czy do domu zjechałem, czy nie. Ja jeszcze tego nie wiem. No i teraz tak, zakazów jest multum, potem wam pokażę na komputerze albo na telefonie, to sami zobaczycie. Więc pewnie będzie jazda nocami, ale auto zostanie na Śląsku, a ja do domu będę musiał dojechać jakoś samochodem, albo moja po mnie przyjedzie. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie, jak to rozwiążę. Najpierw po prostu muszę się rozładować, załadować i dojechać do Polski. No i oczywiście zrzutka we wtorek, pewnie gdzieś po południu, żebym miał też czas dojechać do tego. Żebym miał czas oczywiście dojechać do samochodu. No i pewnie nawrotkę zrobimy na Włochy. Potem powrót oczywiście do Polski i będzie znowu wolne. Także mam nadzieję, że wszystko wypali dobrze. Obserwujcie. Na razie nic się nie dzieje. Próbuję się rozbudzić trochę, bo spałem na pauzie. No i co? Morska sobota przed nami. Muszę załadować trochę wody do baniaczku, bo nie mam nic. Ręcznika też nie mam, także muszę jakiś kupić we Włoszech ręcznik. No, bo nie pomyślałem. No, ale jak się nie ma w głowach, to się ma w nogach. Jak się nie ma w głowach, tak. Jak się nie ma w głowie, to się ma w... To się... Jakoś tak to było. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. No tak to było. Już mieszam nawet. Dobra, kończę, zjeżdżam na parking na Murską Sobotę, ładuję wodę i gonimy dalej szybciutko. Nie ma czasu. No i dobra, moi drodzy. Kawa zrobiona. Kanapeczki są. Woda załadowana, trochę paza dłuższa wyszła. No ale trudno. Jedziemy dalej. Palimy bestię. Dobra, widzimy się później, moi drodzy, standardowo. No więc tak, 46 minut mam jeszcze czasu jazdy, na dychę oczywiście. Do parkingu mam, nie wiem, czy to widać, 35 minut, także mam jakieś 10 minut zapasu. Tyle, że nie wiem, czy tam będzie miejsce. Jak będzie, no to gitara, jak nie, no to przewalę Tacho, także zobaczymy. Po drodze jest jeszcze jeden mob za 30 km. No ale on jest taki kurde dziwny, bo on jest taki trochę jakby zatoczka. Cholera wie. Spróbuję tam zaparkować. Jak się uda, tam będę stawiał. Jak nie, no to jedziemy na to Q8 dalej. No i zobaczymy. Jak nie, to przewalę Tacho, będziemy szukać miejsca gdzieś dalej. No trudno, na ryzyko idę, bo tak naprawdę czasu mało. No, także widzimy się na parkingu, albo na wjeździe na parking. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko. Także czas pokaże. A po lewej stronie w ogóle korek, bo dwa najechania były na dupkę, także chłopaki się zderzają, nieciekawa sprawa, ale na szczęście delikatnie tylko się stuknęli, także jest za dużo tego także, kurde, muszę się do tego oduczyć. A więc widzimy się na zjeździe na parking. Nie wiem, czy to, moi drodzy, widać, ale o, tam się korek dopiero kończy. No i dokładnie to mamy 16 km korka, także ja chłopakom strasznie współczuję, bo stać w korku o tej godzinie jeszcze to już jest po prostu dramat, bo jest godzina 17, także potem z parkingami może być problem, jeden na drugiego będzie się objeżdżać. No masakra. No u mnie 33 minuty do końca czasu jazdy, no i 23 minuty do celu, także zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze. No moi drodzy, 12 minut, zobaczymy. Będzie miejsce, jak myślicie? Mi się wydaje, że będzie. Ho! I to ile? Zajebiście! Luks! Tylko tu jest dla busów, a tam są dla ciężarówek. Jacie, rewelacja! To jest jazda na dychę, tak się jeździ! Ha. Dobra, w lewo. Jezu, jaki to jest wielki parking. Nie haczę. O! Koło Ukraińca chyba tutaj będziemy stać. Dobra, gitara włączę się później. No i dobra, zaparkowane. Powiem wam szczerze, że bardzo ciepło, bardzo fajnie. 12,5 stopnia. No.
i coś, co niektórzy bardzo lubią. Proszę bardzo. Piękny dźwięk. Dobra, stoimy, robimy 11 i ruszamy od razu, więc czekajcie. Tak sobie myślę w ogóle, jeżeli zrobię 11, mamy 17:24, 17:18, 19:20, 21:22, 23:23, 24, 1, 2, 3, 4 rano można ruszać, 4:30. Trochę późno, bo na 12 mam awizację. Chciałbym pojechać mniej więcej na 3, 4, 3, 9 zrobimy chyba. Tak będzie chyba najlepiej. Dobra, biorę się za jedzenie. No, fryzura jaka jest, mogła być lepsza. Biorę się za jedzenie, oczywiście. Widzimy się standardowo rano. Dzień dobry z rana, bardzo wczesnego rana, bo jest oczywiście 4:30. Wstałem 3:30. Trochę niewyspany, trochę zaspany. Nie mogę się rozbudzić, ale kawa już wleciała. Jestem w okolicach oczywiście Rawenny. Znaczy przed Rawenną. Dokładnie jestem... jakbym wam powiedzieć... okolice Wenecji. O, tutaj jest najlepiej, jak wam powiem. Okolice Wenecji, droga SS309. Gonię w kierunku Raweny, no i na Adriatikę. Na rozładunek. 6 godzin do punktu zrzutki. Szybki rozładunek. I gonimy 200 na załadunek. Mam nadzieję, że się wyrobię. Jak to się będzie działo, oczywiście, to będę wrzucał, aktualizował. Na razie idzie sprawnie. O dziwo. Także widzimy się na pewno później. No dzień dobry. No powiedzcie, czy to nie wygląda rewelacyjnie? Patrzcie, no po prostu coś wspaniałego. Aż miło popatrzeć. Także do celu zostały jeszcze 30 km. Droga coraz węższa, coraz bardziej ciasna. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No tutaj jeszcze się spróbuję minąć z autem. W miarę spokojnie, dobra. No, także widzimy się na rozładunku. No chciałem wam jeszcze pokazać, bo mówię, no pięknie to wygląda wszystko. Kurde. No i lato mamy, 10 stopni. No i znowu się wpierdzieliłem, powiem wam szczerze, w miasteczko jakieś. No ale nic, może się uda wyjechać normalnie w miarę. Tylko ci ludzie tutaj chodzą jak chcą. O kurde. Tutaj jakiś zameczek w ogóle ciekawy. Fajnie wszystko wygląda. Ja tu kiedyś byłem, tylko myśmy byli tam, wiecie co, w góry. Gdzieś tam. Nie wiem dokładnie gdzie. I tam górą jechaliśmy, bo ja to miasteczko widziałem z góry. A teraz jedziemy dołem. Tylko kurde, powiem wam, wąsko trochę. Trochę wąsko. No i tam w dół trzeba zjechać. Ale tutaj szeroko. Myślałem, że będzie gorzej. Bo na mapce widzicie, jak to wygląda. No, jak na Słowacji. Tam jakaś kopułka. Tutaj miejsca. Bezproblemowo. O, stój, Damianku. Bo zaraz zdejmę, kurde. Zaraz zdejmę ten znak. Jednak nie tak szeroko, jakby się wydawało. Dobra. Tylko tyle, że mam ośkę w górze. No. W lewo. No, żeby go tutaj nie schaczyć. Spoko. Dobra, będzie coś ciekawego, to wam oczywiście udokumentuję to. Chyba będzie kolejne wyzwanie, bo tutaj jest dosyć wąsko na nawigacji, nie wiem, czy dobrze widać, ale no tak jest w lewo, w prawo, potem ostro w prawo i tak kurde, droga koło drogi. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie utknę. Opuściłem sobie ośkę, żeby się lepiej łamać, żeby aż tak bardzo się nie łamać, żeby jednak trzymała się ta naczepa na zakrętach, bo jest dosyć, no ostre są te zakręty i kurczę, czasami jak wyjedzie jakieś duże auto, to możemy się potem nie złamać, nie wyrobić. Dlatego stwierdziłem, że po prostu wolę opuścić ośkę, nie ryzykować. No i wąsko. Ale przyjemnie, bo kolejne wyzwania. No i widoki też niczego sobie. Dobra, zaraz tam będziemy. Wcześniej się wspinałem teraz z górki.
No, droga w miarę przyjemna, powiem szczerze. Tak jak już kiedyś na filmikach mówiłem, taką drogą lubię jeździć, ponieważ coś się dzieje, a autostrada to cały czas nudno, tak samo. No i dobra, będziemy widzieć. Przełożę sobie telefon do lewej ręki, będzie oczywiście łatwiej. Muszę mieć retarder pod kontrolą. No to tutaj spoko, no nie ma źle, ale... O, tu widzicie, co się dzieje? Tu jest kurde ciekawie i tu jest jakieś miasto w ogóle na wzgórzu. Amandola. Miasteczko się zwie. Droga SS78. O, i tam w dół chyba muszę jechać. No, także kurde... Nie lubię takich krzywych akcji, bo jak jeszcze ja jadę drogą, która jest trudna, ale wiem, że przejadę, to spoko. Gorzej jak wjadę w drogę, gdzie kurde nie wyjadę. Raz już miałem taką sytuację. Pewnie nie ostatni. Ale no, nieprzyjemnie jest cofać. Tutaj w ogóle nawet nie ma gdzie zawrócić. Ale no, mi się wydaje, kuźwa, że ja tu byłem już. Ale no, nie jestem w 100% pewny. Takie serpentyny to light, jestem przyzwyczajony, ale kurde. Tam na dole, co tam się dzieje. Ale chyba zwykła serpentyna, tak mi się wydaje. Jaki wehikuł. Chłopaki się ucieszyli pewnie, że na filmie będą. No i dobra, busik, 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 busik. Nie no, niby jest, że tutaj... Zobaczymy. Coraz bardziej wąsko. Coraz ciekawiej. Kuźba. No i tutaj jest problem. Bo tu się muszę łamać w prawo. No, tam muszę się złamać, w tamtą ulicę. No, ale tutaj jest spoko, szeroko, lajtowo. Myślałem, że będzie gorzej. O kuźwa. Tu mam jechać? No tego to się nie spodziewałem. 3,5 metra szeroko. Ja mam ile? 2,80. No ja przejdę, tylko kuźwa. No trzeba jechać, nie ma wyjścia. Już teraz nie cofnę. Przechodzi czy nie? Tu przechodzi. Tylko naczepa czy przejdzie. Powiem wam. Tego to się nie spodziewałem. Żebym tylko kuźwa nie utknął. O, czekajcie. Tam tak kurde na styk przechodzi. Właśnie cieszy. Nie wierzę, przez starówkę Damianek jedzie. To jest po prostu przekocur odcinek. Tam musi być do tej firmy jakaś inna droga dojazdu. Kurde, no, tego to się nie spodziewałem. Masakra. Aż mi głosy drży generalnie. Już myślałem, że utknę. Włoch to się śmiał, pokazałem mu okejkę, mówi gitara, gitara. Ja pierdzielę. O kuźwa, wiedziałem, że coś się tutaj zesra. Ale przeszła naczepa, kurde, na styk. Ale ja tego na mapa Google nawet nie widziałem. Widziałem wszystko, normalna droga, mówię, kurde, luk, przejdę. Ja pierdzielę. No tutaj dobrze, tylko z prawej, kurde, ciężko przejść. Ciasno. Mam nadzieję, że już mnie żaden wiadukt nie zaskoczy. Na pewno tędy wracał nie będę, chociaż nawigacja pokazuje, że tędy mam wracać, no ale... No nie wiem, kurde, czy tędy mogę wracać. Na pusto będę, ale kuźwa... Moje głupie szczęście, nie? Po prostu nie wierzę. Ja pierdzielę. Masakra, co za emocje, jak na grzybach. Dobra, wyjedziemy z miasteczka, zobaczymy, może coś jeszcze nas zaskoczy, dlatego kamerę nawet nie wyłączam.
tutaj ładnie zjechał. A my jedziemy w dół. W lewo. Tak, to w lewo. Dobra. To już oczywiście wyjeżdżam na prostą, także jak coś będzie jeszcze ciekawego, to się oczywiście włączę. Masakra, tego to się nie spodziewałem. No i dobra, ja rozładowany i mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dla mnie oczywiście. Dla was obie są dobre, bo będzie się działo na filmie, ale rozładowany to jest plus wypauzowany, a druga sprawa jest taka, że wracam tą samą drogą. Więc, no niestety, wąsko, serpentyny, nic na to nie poradzę. Trudno, jedziemy, zobaczymy jak będzie po drodze. Może w drugą stronę będzie łatwiej, jak to mówią. Jak kabina przejdzie, to i cały zestaw przejdzie. No ale w jedną stronę przeszedł, w drugą też powinno się udać. Myślę, że dużego problemu nie będzie. Czasu jedynie mało, bo 3.39 mam czasu jazdy, a do celu mam 3.19, więc mam tylko 20 minut zapasu, żeby się załadować. I jak nie będzie parkingu pod firmą, to będzie duży problem, bo może być problem z pauzą. I przewalę tacho. No ale nic, zobaczymy po drodze. Widzimy się oczywiście na zwężce. Mam nadzieję, że nie utknę. Trzymajcie kciuki. Powiem wam, kurczę, im bliżej jestem tej zwężki, tego całego łuku, tym większy stres, kurde. A boję się, że się nie zmieszczę, kurde, masakra. No ale nie ma innego wyjścia, no co zrobię, no. Kuźwa, nie lubię takiej sytuacji, no ale... Dobra, czekajcie, bo jesteśmy bardzo blisko. W lewo to wiem, że się spokojnie wyłamie, tylko boję się, żeby tam mi nikt nie zaparkował, kurde, po tej prawej stronie. Jak tam będzie zawalone autami, to wtedy umarł w butach, stoję, nie przejadę, nie ma szans, nie? Także zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Okulary odłożę. Dobra. No, stresik, kurde, stresik coraz większy, powiem wam. Ale godzina, dobra, bo jest 13.20, jeszcze nie ma 15, to może będzie w miarę spokojnie. O, to tam już widzę, że będzie problem. Ale nawet przechodzi, dobra. Tutaj kupa miejsca, tam tak samo. O. Tylko trzeba powolutku. Powolutku, prawą stroną drogi. Dobra, będę na miejscu, to się włączę, bo teraz mi dosyć ciężko prowadzić auto. Dobra, moi drodzy, jestem. Tu się zaczyna staróweczka. No, ciekawe, czy to mnie minie. Kuźwa, myślałem, że mi się w naczepę wpierdoli. Masakra! Już zęby zaciskałem. Przecież ja jadę, kurde, dużym samochodem. Jest nasz łuk triumfalny. Dobra, zrobimy jeszcze zbliżenie na miniaturkę oczywiście. Żeby było, ale w tą stronę myślę, że będzie łatwiej. Czekajcie. Tutaj mam, ale pięknie tutaj jest, powiem wam szczerze. Dobra, jest miejsce. Także powinno się udać. Na miniaturkę zrobimy. O. Do prawej. I teraz do lewej. I teraz się tutaj pakujemy w ten sposób. Dobra. Tylko czy przejdzie? Naczepa idzie? Idzie. Tutaj też idzie. Najgorzej to, kurde, u góry. O. Spoko przechodzi. Pokażę wam. O. Ja to tak mniej więcej widzicie u góry? Tam najgorzej. Bo tu, kurde, nie ma się za bardzo gdzie wyłamać. Teraz mocno w lewo. O. Dobra. Najgorsze za nami. Przeszliśmy! Hurra! O, stres wszedł, kurde. Emocje jak na grzybach. Kuźwa! Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się gdzieś może na jakiejś spokojniejszej drodze, bo tutaj na razie, powiem wam, będą serpentyny cały czas. Ale tutaj jest w ogóle jakiś znak i to mnie zastanawia. Czy... No nie, no bo tutaj jest w lewo coś. No tutaj nie zjadę przecież. Centro. No nie, no to bym nie zjechał przecież tamtędy. No, nie ma szans. No, nic, dobra. Jakieś dziwne te znaki. Albo ja, mądry Damianek, nie umie czytać. Dobra, widzimy się oczywiście dalej. Myślę, że już na jakiejś dwupasmówce albo na parkingu sobie pogadamy chwilę. Zobaczymy. Drodzy, po prostu patologia. Stoję na drodze i gość mi nie chce tutaj wpuścić na firmę, bo kurde, musiałem mu najpierw dać prawo jazdy i ten. Ale to za chwilę wam powiem. Po prostu tragedia, masakra, kurde.
No, jak widzicie, moi drodzy, wjechałem na załadunek, oczywiście cieplutko, 15 stopni. Powiem wam szczerze, że myślałem, że będzie trochę lepiej, bo otwieram oczywiście prawy bok, chciałem otwierać lewy. Przy rozładunku będzie dziwnie, ale przeżyjemy to. Zaraz wam coś jeszcze pokażę ciekawego. Zawsze przygotowuję sobie projekcję, przygotowuję którąś ze stron, lewą czy prawą. A czekajcie, może tak, o. Zawsze jak przygotowuję sobie ze stron lewą albo prawą, to wiadomo, pasy wiszą, jak tu widzicie, w tym miejscu. No i z drugiej strony obowiązkowo trzeba sobie zawsze, jak się na pandece jeździ, odpiąć całą pandekę, nie? Widzicie, wszystkie klameczki, bo jak będziemy pasy przerzucać, w tym momencie tutaj będą haczyki, zawsze jest odwrotnie, to wtedy nam nie wadzi tutaj nic i można sobie normalnie wszystko zrobić, nie? No. Także tyle, włączę się po rozładunku. Ciekawe w ogóle, ile zejdzie. Powiem wam, udało się generalnie dojechać na załadunek, ale stoję, o, widzicie, w takim miejscu. No i tak, co wam chciałem powiedzieć. Nie udało się oczywiście załadować, bo to jest tak, w dwóch punktach mam się ładować, jakby magazyny oddzielone o 2 km od siebie. No i problem jest taki, że załadunek jest dopiero jutro o godzinie 6 rano, bo na firmie nie można pauzować. Na tym w ogóle załadunku zeszło prawie 3 godziny, takie mieli ruchy, także w ogóle porażka. No i jutro 6 rano ładuję. Skończy się załadunek, no to ruszam. Tylko że tak, we Włoszech jest zakaz od 14, na Słowenii jest zakaz od 14, więc nie wiem, czy dojadę do Polski. Nie mam pojęcia, zobaczymy, czas pokaże. Jestem wymordowany dzisiaj, kładę się spać, widzimy się, moi drodzy. Standardowo, rano. Wiecie co, to wszystko jest jakieś popierdzielone, bo podjechałem na ten załadunek, co miałem ładować się rano. No i co? No i gość mnie zważył, powiedział, że mam jechać na inny magazyn znowu. Tutaj przede mną jakiś dafik stoi, jak widzicie, zaraz wam pokażę. No i co? On ma pewnie całe auto do ładowania, zejdzie z godziną, bo to trzeba spinać. No, jak do 9-10 wyjadę, to będzie dobrze. Tak to jest, kuźwa, zawsze ugadywanie z tymi magazynierami, z tymi wszystkimi. Oj Boże, kochany, jakbym wiedział, że tak będzie, to porażka. No i zobaczymy za chwilę. Mam nadzieję, że to pójdzie w miarę szybko. Bo dzisiaj zakaz od 14. A mi by pasowało, kurde. Mi by pasowało wyjechać z Włoch, nie? No, zobaczymy. Jak widzicie, chłopak jest rozpięty na dwie strony. Tam jakiś magazyn otworzył. Ja stoję w takiej dziurze. A, porażka. No nic. Zobaczymy dalej. No i dobrze, udało się załadować. Wszystko poszło w miarę sprawnie, tylko tak, na tym magazynie, co widzieliście, tam mi ładowali około 10 palet. Potem pojechałem znowu na ten magazyn, gdzie się, że tak powiem, ważyłem. No i tam mi doładowali do pełna. No i co, dali papiery, CMR-y, wyjechałem. Przed godziną 8 udało się, jest godzina 7:57. Miejmy nadzieję, że uda mi się dojechać do Polski. Z moich obliczeń wychodzi tak, że gdzieś w okolicach Wenecji będę robił pauzę do 22, do 23 dokładnie, bo tak mi wyjdzie 9 od 14, chyba że wcześniej stanę. No i będę jechał nocą. Potem dwie nocki zaliczę, przez Węgra przejadę tak samo, ale nocą się dobrze jedzie, bo jest mały ruch, cisza, spokój, nie ma korków, także tutaj może się uda też coś podgonić. No i co, na razie jadę spokojnie, do Eurospinu muszę jakieś zakupy zrobić, trochę wina kupić. No i na razie tyle. Nic, widzimy się na jakimś przystanku. Będę was oczywiście informował, co dalej z przygodami suchego, co się dzieje w trasie, bo dzieje się na tym wyjeździe. No ale to chyba dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, to miłego oglądania. Ja jadę dalej. No i moi drodzy, pauza, jak widzicie. Widoczek dosyć fajny. No, w takim trochę dzikusie. No ale nic nie zrobimy. Ciepło, nie powiem, że nie. 10 stopni. Stoję oczywiście sam. Tutaj kamperek jeszcze był, ale właśnie odjeżdża, bo widziałem, że z pieskiem chłopak chodził. No i co? Pół godziny pauzy, ja biorę się za szybkie jedzenie. Bo myślę, że tak mi zostanie jeszcze jakieś 3 godziny jazdy do 14. Szybka pauza, potem 9. No i 23, jak mówiłem, startujemy. Za chwilę wam już wam pokazuję, o, ustawię się. W tym miejscu wam pokażę dokładnie, jak zakazy wyglądają, także możecie sobie zerknąć na piątek, sobotę i niedzielę. No i
wieczorkiem, jak będziemy stać, znaczy wieczorkiem, jak będę stał na pauzie tutaj normalnie od 14, no to postaram się być szybki, wszystko tam porządek zrobić w aucie, no i sobie to jakoś ułożyć, gdzie mniej więcej będę oczywiście jechał. No, także widzimy się oczywiście na parkingu, ja idę szybko coś zjeść, wyszedł się na nie jadłem, nie ma czasu. No, gonię. Jestem akurat na rondzie i tak dla pomocy dla innych, jakbyście byli kiedyś we Włoszech i widzielibyście przed rondo z dwupasu i by był duży ruch, tak jak teraz, pakujecie się na środek, bo lubią Włosi często bardzo z lewej strony wam wyjechać, tak jak ten czarny właśnie jedzie i wtedy wy tutaj, jak nabiera się zakrętu, to lubi, wiecie co, auto zachodzić i wtedy można przyhaczyć. No i czy jest wina? No wiadomo, kierowcy, dlatego lepiej sobie wydać na środek, zablokować oba pasy, nikt wam nie wjedzie, jak będą trąbić i się burzyć, niech spadają, wywalone. Tutaj tak samo wjeżdżamy środkiem i dopiero tutaj na prawy pas i puszczamy samochody, jak widzicie. Czekajcie, jedzie coś z lewej? Nie jedzie, o teraz jedzie. No, także taki patent, taki trik na Włochy, bo Włosi to jest stan umysłu, jeżeli chodzi o jazdę. No, także masakra. A ja jadę dalej, o 13 pauza. Zaczynamy pauzę o 13, żeby o 22, jak się zakaz skończy, można było ruszyć. Bo do 14 mogę formalnie jechać. Jąkała, do 14 spokojnie mogę jechać, tylko że po prostu jak o 14 stanę, to mi pauza wyjdzie 23. No ale lepiej wiadomo, godzinę krócej w nocy jechać, znaczy w sensie szybciej zacząć, szybciej skończyć, aniżeli później zacząć i dłużej w nocy, bo wiadomo, spanie i tak dalej. Dobra, nie zamulam, lecimy dalej. No moi drodzy, aktualizacja, 4.21 na budziku, godzina 4.36. Byłem wam ruszyłem 22, ale o godzinie 1.20 tak nie zmogło, że musiałem udać się na pauzę i stwierdziłem, że nie będę kręcił 45 zwykłej, tylko zrobiłem 45, no to standardowo, no bo muszę pauzę zrobić i do tego jeszcze plus 15 minut, żeby wyszła pełna godzina i do tego jeszcze całe 2 godziny. Dlaczego? Dlatego, że chciałem się po prostu przespać, żeby troszeczkę lepiej się teraz czuć. A druga sprawa, wszyscy wiemy, że dla kierowcy 3 plus 9 to jest 11. Dla wtajemniczonych wszystko jasne. Chociaż z matematycznego punktu widzenia 3 plus 9 to nie jest 11, tylko to jest 12. Ale dla kierowcy tak zwane 3 godziny pauzy ciągłej plus 9 godzin pauzy skróconej daje nam jakby 11 pełną i przez to mogę się wyspać, ale... Czekajcie, nie mogę go mijać, nie wiem, czy go dam radę wyprzedzić, chyba dam radę. I przez to po prostu wyszło mi tak, jakby wyjdzie mi dzisiaj skrócona dziewiątka, nie, bo już dziewiątek nie mam. Więc jadę jeszcze 4.20, jakieś 4 godziny, udaje się na tą tak zwaną dziewiątkę, no i zostaje mi 7 godzin do żor. Także myślę, że akurat do Polski wpadnę po 22. No i będziemy gonić na Mielec. Ale jak to zrobię? Nie wiem. Na razie się muszę rozbudzić, bo jestem, jak na pewno słyszycie po głosie, taki zaspany, że po prostu tragedia. O, czym się kleją, kawa nie daje rady, no ale trasa jest, muzyka jest, klimatyczne oświetlenie jest. Gonimy, także widzimy się później. Może zrobię jakieś przebitki z trasy, jak mi się uda. Tyle. Ciekawie, gdzie będę stał. Tak myślę w ogóle, żeby dojechać do Murskiej Soboty, ale lepiej było dalej dojechać, bo przynajmniej wyjechać z Węgra, nie? No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jadę dalej. No i tak, godzina 4 na budziku zostało, ale powiem wam, jest bardzo, ale to bardzo, bardzo mały ruch. Po prostu jak teraz jechałem przez Słowenię, no to minęły mnie może 4 ciężarówki, 5, nie więcej. Także no jedzie się dobrze, ale trochę dziwnie, nie? A co dopiero będzie jutro, jak się będzie jechało, znaczy dzisiaj wieczorem. Dzisiaj wieczorem to już w ogóle będzie zero ruchu. No, jestem u Węgra, także powinno to w miarę polecieć. Nie będę robił pauzy teraz zwykłej, tylko już stanę na dziewiątkę, zrobię dziewiątkę. No i ruszę po prostu, myślę, że około 17-18,
No i w nocy wlecę do Polski. Także gitara. Na razie wszystko się układa. Oby tak dalej, nie zapraszając, ale jeszcze trzeba jakoś powrót do domu ogarnąć. A to jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądało, ale czas pokaże. Zobaczymy. Dzień dobry, w dniu kolejnym oczywiście. Stanąłem u Madziara. Zaraz koło Sabateli. Jest godzina 18. Ruszyłem. Do celu mam oczywiście 7 godzin. Pierwsza w nocy powinna być w Czechach. W Czechach, co ja mówię, w Polsce. Na Śląsku. No i tyle. Powinno się wszystko udać ogarnąć bez większych przeszkód. Także gonimy. Jakby coś się oczywiście działo, to będę was informował, ale raczej będzie wszystko dobrze. No moi drodzy, ja już wykąpany, kurde, zatrzymałem się szybko na molu po tej stacji. Bo oczywiście muszę teraz gonić dalej. Na fika tak zostawiłem, żeby nie krążyć po parkingu, bo to bez sensu. No i gonię, bo zakaz jest na Słowenii dzisiaj od godziny 12. Więc muszę się wyrobić, żeby przed 12 opuścić Słowację, ale nie ma problemu, bo i tak będę... Czekajcie chwilę. No i tak nie ma problemu, bo będę oczywiście jechał przez Czechy, nie? Żeby był inny zakaz. Poczekajcie, tylko sobie rozwieszę wszystko i pogadam chwilę. No, a jeżeli chodzi o ręcznik, to o, w końcu, 4 dychy u Węgra, u Madziara. No ale jest, nie ma co narzekać. Wieszamy ręczniczek i jedziemy dalej. Standardowo, pyk. No i co? Wszystko dobrze na razie idzie. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze, czy nie. Finito. Aha, jeszcze jedna rzecz. No, także widzimy się, moi drodzy, oczywiście na trasie. Myślę, że już na parkingu końcowym, ewentualnie na pauzie coś sobie pogadamy. Także na razie jeszcze się muszę tutaj szybko ogarnąć i lecimy dalej. 12.31 w nocy. Nie jest 12.31, tylko godzinie pierwszej, bo jeszcze pół godziny pauzy nam zostało. Teraz zrobimy 15 skróconą, także do później. No, a więc tak. Polska wita. Zajechałem właśnie do Polski, udało się. Teraz tylko jeszcze dojechać na parking. Przesiadka na osobówkę i jakieś 3 godziny na Podkarpacie, żeby wrócić do domu. No i co? I Fajland, święta. Także jeszcze się włączę na parkingu. Potem się jeszcze włączę na bazie, bo na bazie będę musiał się przesiąść oczywiście na audycję, bo we wtorek będę musiał dojechać do pracy. I będę jechał z drugim kierowcą na Katowice tutaj z powrotem, żeby zrzucić towar, tak? Bo zrzutka jest we wtorek. No ale zapowiada się, że będzie wszystko w porządku. Także jak widzicie, Gliwice, Gdańsk. No nie widzę za bardzo. No ale gonimy, gonimy, gonimy. Widzimy się na parkingu. Widzicie, moi drodzy, autko jest. Jedziemy do domu. Zostało nam jeszcze oczywiście jakieś 3 godzinki drogi. Jedziemy, nie przedłużamy, nie ma sensu. Widzimy się oczywiście na bazie. No i dobrze, moi drodzy, na tym jest koniec naszej podróży. Udało się dojechać oczywiście na Mielec do domu. Także jeśli jak się podobał odcinek, to się bardzo cieszę. Zapraszam po kolejny w tej liście. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, szerokości. Na razie, cześć.